jakie kolory będą najmodniejsze tej jesieni, dla kogo według analizy kolorystycznej będą najlepsze i z czym je łączyć. Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Na początek przyjrzyjmy się wybiegom mody. Co na sezon jesień-zima 2024-2025 zostało nam zaproponowane i powtarzało się bardzo często. Przede wszystkim kolor, który wrzuciłabym do takiego dużego worka z napisem czerwone wino, czyli odcienie burgundu, bordo królowały na wybiegach. Ale nie tylko, bo również odcienie, które mogą kojarzyć się z gorzką czekoladą albo nawet mleczną czekoladą, również były bardzo mocno widoczne. Powiedziałabym nawet, że nie tylko te czekoladowe, ale trochę takie orzechowe w stylu troszeczkę Nutelli. I jak widzisz, mogą być one właśnie połączone w takim total looku albo z jakimiś innymi mocniejszymi kolorami. Ale o połączeniach za chwilę, bo chciałabym jeszcze zwrócić Twoją uwagę na inne wybiegowe kolory. I zdecydowanie będzie to fiolet. Fiolet, który jest takim odcieniem bardzo blisko tego burgundu, trochę na skraju tego koloru, no bo burgund powstaje z połączenia czerwieni z niebieskim i z czernią. I jeżeli tego niebieskiego dodamy trochę więcej, no to powstaje właśnie taki śliwkowy fiolet. I tego fioletu również sporo było na wybiegach. Idąc dalej po kole kolorów, czyli gdy zaczniemy odejmować tą czerwień, ale zostawimy niebieski i czerń, to mamy do czynienia z granatem. Granat w dużej ilości, trochę bardziej zgaszony, trochę bardziej nasycony, zdecydowanie również pokazywał się na wybiegach w bardzo dużej ilości. No i moja taka ostatnia wybiegowa propozycja to oliwki. Oliwkowo-militarne zielenie. I tak naprawdę było ich dosyć sporo, bo były te bardziej takie jaśniejsze, troszeczkę szaro-oliwkowe, a były też te ciemniejsze, które właśnie będą w kierunku bardziej militariów oraz te, które można by było nazwać takimi cieplejszymi, bardziej żółto-oliwkowymi zieleniami. Ale oprócz tych kilku kolorów, które zaprezentowałam, z ogromnym trendem na sezon jesienno-zimowy jest kolor, który trochę nie jest kolorem. Co mam na myśli? Mam na myśli szarość. Szarość, która jest achromatem, bo może wiesz, a może nie, biały, czarny i wszystko, co jest pomiędzy nimi, czyli właśnie odcienie szarości, to nie są kolory, pomimo tego, że my potocznie takie nazywamy, ale są to achromaty. Achromaty, czyli coś, co nie ma chromy, no achroma to barwa, tak? Czyli achromaty to takie niekolorowe kolory, tak można by było potocznie powiedzieć. No i szarość rządzi na wybiegach. Oczywiście w różnych kombinacjach, łącznie z bardzo modną kratą, o której już opowiadałam w poprzednim moim wideo na temat trendów na jesień, tym razem nie kolorystycznych, bo o kolorach dziś, a poprzednim razem właśnie było o tych ogólnych trendach. No i teraz można by było zadać pytanie, ok, to właściwie dla kogo te kolory? Zacznę od końca, czyli zacznę sobie od szarości. Szarość to taki kolor, który właściwie przyda się albo mógłby się pojawić w szafie większości z nas. Ale biorąc pod uwagę, że możemy go opisać głównie jednym słowem, że jest to achromat, który jest zgaszony, no bo czysta jest biel, czysta jest czerń, a szarość jest zgaszona, no to oczywiście najlepszą opcją, jeżeli chodzi o szary, no to będą to typy letnie, i w drugiej kolejności jesienne. Dlaczego typy letnie bardziej niż jesienne? Ponieważ szarość, szczególnie wtedy, kiedy będzie to taka szarość albo gołębia, albo taka bardziej stalowa, albo popielata, to jest to szarość, która już ma w sobie domieszkę takiej małej ilości niebieskiego. Wtedy ona staje się taką chłodną szarością i wtedy typy letnie, oczywiście na czele ze zgaszonym latem, będą ten szary po prostu wielbić. Więc zgaszone lato, chłodne lato, jasne lato, szarość jak najbardziej w dużej ilości. No i tak naprawdę ten szary można połączyć z każdym kolorem. Nie ma koloru, który szary
by nie lubił, z którym by nie tworzył dobrego zestawienia. Ale można by też było powiedzieć, że szarość nie będzie dobrą opcją dla wszystkich, bo najlepszy będzie dla typów letnich, później w drugiej kolejności dla jesieni, które zdecydowanie, jeżeli mają już wybierać coś takiego neutralnego, to wezmą te ciepłe szarości, takie, które mają w sobie troszkę brązu. No i nie bez powodu mówi się, że właśnie jesienie to jest ciepły typ urody, wszystkie trzy jesienie lubią ciepłe kolory, więc ta szarość odbierana jako taka chłodniejsza, no bo neutralna w większości, od ciepłych kolorów będzie mniej wybierana, ale tam też znajdzie się dla niej miejsce. Dla kogo szarość będzie najgorsza? Najgorsza będzie dla wiosen. Czysta wiosna, ponieważ lubi kolory bardzo intensywne, no to z szarością nie najlepiej się dogaduje. Oczywiście czym mniejsza powierzchnia koloru i czym dalej od twarzy, to połączenie ma mniejsze znaczenie, ten kolor ma mniejsze znaczenie. Ciepła wiosna, jasna wiosna, też nie do końca jasna wiosna, gdzieś tam może jakiś jaśniutki szary, ale nie będzie to ich ulubiony kolor. Zimy, myślę, że będzie w porządku, czysta zima oczywiście najmniej, ciemna zima najciemniejsze szarości, a chłodna zima te najchłodniejsze szarości. I tak jak wspomniałam wcześniej, szarość można łączyć właściwie ze wszystkimi kolorami. No ale co z tymi innymi, bardziej kolorowymi kolorami, które są w trendach na obecną jesień? I lecimy z pierwszym, czyli z burgundem. Burgund jest kolorem, który jest kolorem ciemnym. Powstaje z czerwieni i niebieskiego. Czerwonego jest więcej, niebieskiego jest mniej. Dlatego jest zaliczany do kolorów ciepłych, ale o ochłodzonej troszeczkę temperaturze. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę taką czystą, prawdziwą czerwień, no to burgund będzie od niej chłodniejszy, bo ma domieszkę niebieskiego, ale ogólnie będzie klasyfikowany jako ciepły kolor. Co tak naprawdę oznacza, że skoro jest ciemny, ciepły i zgaszony, no to będzie idealny dla jesieni. Najbardziej w tych total lookach najlepszym będzie dla ciemnej jesieni, ale też oczywiście czym mniejsza powierzchnia tego koloru, czym dalej oddalony jest kolor od twarzy, no to inne typy urody również skorzystają. Dla kogo burgund będzie fatalny? Zdecydowanie dla jasnych, czystych i takich świetlistych typów urody. No i tutaj najbardziej takie od końca, jakby najgorsze, to jest jasna wiosna i jasne lato. Każdy inny typ urody, dodając małą powierzchnię tego koloru, jak na przykład pasek, buty, torebka, no będzie mógł sobie z tym poradzić. Oczywiście, czym bliżej jesteśmy jesieni ze swoim typem urody, czyli albo jesteśmy jesienią, albo mamy ją w typie siostrzanym, tym więcej tego burgundu możemy wrzucić do swojej szafy. No i z czym łączyć burgund? Oczywiście można z kolorami bazowymi typu szarości, biele, czernie, jeans, ale można też z innymi kolorami, które są ciepłe i będą pogłębiały ten jesienny efekt, czyli beże, brązy czy panterka, która jest właśnie taka bardzo modna na ten sezon i która świetnie się komponuje właśnie z tym jesiennym kolorem, jakim jest burgund. Pamiętaj również, że możesz łączyć z innymi kolorami, które są z Twojej palety, czyli na przykład jeżeli bardzo dobrze wyglądasz w jasnym różowym przy twarzy, to możesz spokojnie połączyć go z burgundem. Jeżeli świetnie wyglądasz w pomarańczu, to możesz połączyć go z burgundem, czyli inne ciepłe kolory również będą ładnie się łączyły. Natomiast nie tylko, ponieważ niebieskości od tych jasnych pastelowych aż po granat, który jest trendem na ten sezon, też pięknie będą się łączyły, więc mogłabym powiedzieć, że przez to, że burgund jest ciepłym kolorem o chłodnym odcieniu, to ma bardzo dużą paletę możliwości, jeżeli chodzi o połączenia kolorystyczne. Najlepiej jest tak naprawdę zwrócić uwagę na to, czy ten burgund jest w naszej palecie jako naszego typu urody, czy może jest w palecie typu siostrzanego, no i wtedy wybieramy, jaka powierzchnia tego burgundu jest. No i lecimy dalej, lecimy do śliwkowych fioletów. Fiolet może być oczywiście komponowany z odcieniami niebieskiego, ze względu na to, że jest to kolor, który jest na kole kolorów sąsiadów. Czyli jest to takie, powiedzmy, harmonijne zestawienie, no i może być komponowane właśnie z bordo
czy z innymi ciemniejszymi czerwieniami. Nie wspominając o tym, że oczywiście będzie świetnie wyglądał z wszystkimi bazowymi kolorami, czyli szarości, beże, jeans i tak dalej. Bardzo podoba mi się zestawienie fioletu z pomarańczem. Uważam, że to jest jedno z takich ciekawszych połączeń i bardzo często pojawiający się w wielokolorowych rzeczach, które obecnie widzę w sklepach online. Będzie pięknie również komponował się z brązem i tutaj możesz zobaczyć takie zestawienie właśnie, gdzie jest fiolet. On jest taką zgaszoną śliweczką, jest z jasnym brązem. Wydaje się, że są to bordowe buty i właśnie blado-niebieska koszula. Brąz, czekolada pięknie komponuje się z jasnymi różami, z takimi odcieniami bladego niebieskiego, ale też pięknie komponuje się z karmelowymi brązami. Te zestawienia tutaj trzy, które widzisz, uważam, że są naprawdę bardzo, bardzo piękne. Kolejna propozycja to granat. Granat, podobnie jak szarość, jest bardzo plastycznym kolorem. To znaczy granat właściwie może najgorsze zestawienia i trochę to zależy od odcienia, a nie jest to zasada, tworzy z czernią. Cała reszta kolorów pięknie się komponuje. Więc właściwie, czy będziesz chciała połączyć z bazowymi kolorami, czyli z beżami, szarością, bielą, czernią, czy będziesz chciała połączyć z czymś odważniejszym, jak mocniejsze kolory z Twojej palety, no to zdecydowanie będziesz mogła. Natomiast chciałabym, żebyś pamiętała o tym, że czym więcej tych trendowych kolorów nałożysz na siebie, tym bardziej na czasie będziesz wyglądać. To znaczy, że jeżeli pasują Ci te bordowo-śliwkowo-granatowe odcienie, to łącz je ze sobą na wszystkie możliwe sposoby. Więc tak naprawdę w tych połączeniach kolorystycznych no, będą rządziły jesienie. Uważam, że dla jesiennych typów urody, wszystkich trzech jesieni tak naprawdę, jest to naprawdę świetny, świetny sezon, jeżeli chodzi o trendy. No ale lecimy dalej, bo jeszcze zostały nam oliwki. Oliwki, które, jak wspomniałam wcześniej, mogą być od jaśniejszych, takich bardzo bladych, bardzo rozbielonych, nawet takich, powiedziałabym, przesuniętych trochę w stronę takiej chłodniejszej wersji, czyli trochę takiej jakby glinkowego zielonego. Jest taka maseczka, można sobie taką maseczkę z glinki zrobić, ona jest taka właśnie taka jasno-szaro-zielona. No to jeżeli podciągniemy ten trend oliwkowy aż pod tą taką gliniastą zieleń, jakbym mogła powiedzieć, no to opcji jest bardzo dużo, bo oliwki pięknie będą komponowały się z kolorami zgaszonej jesieni, właściwie z każdą i to chyba będzie taki typ urody, który najlepiej skorzysta z połączeń. No i tutaj oczywiście można z innymi kolorami, czyli wszelkimi beżo-brązami, ale można też z szarością. I tutaj świetnie wskoczy, czy to skaszone lato, czy to chłodne lato. I swobodnie możesz łączyć z odcieniami jeansu, z odcieniami różu. Robią piękne zestawienia kolorystyczne, ale też pamiętaj o tym, że jeżeli pasuje Ci oliwka, pasuje Ci burgund, pasuje Ci czekolada, no to jak najbardziej korzystaj właśnie z tych zestawień. I kolejne opcje, które możesz zobaczyć, to połączenie oliwki z ciemnym brązem, oliwki z taką zgaszonym fioletem, może już nie śliwkowym, może bardziej wrzosowym, ale jednak dalej fioletem. I to są moje propozycje, jeżeli chodzi o połączenia kolorystyczne. Tak jak wspomniałam, myślę, że trendy kolorystyczne na ten sezon są zdecydowanie skrojone pod jesienie i one najbardziej będą mogły korzystać, miksując ze sobą te kolory, ale jeżeli nie jesteś jesienią, to pamiętaj o tym, że te trendy dalej możesz wykorzystywać. Jeżeli jesteś jakimś latem bądź jakąś zimą, wykorzystuj bardzo mocno trend na granat, którego możesz dać dużo do swojej palety i ewentualnie go albo przyciemniać, albo rozjaśniać. I pamiętaj o szarości. Szarość z burgundem, szarość z czekoladą, szarość z oliwką, no będą rządzić. Także jestem ciekawa, jak Ci się podobają te trendy, co o nich myślisz, czy znajdujesz coś dla siebie. No i daj znać w komentarzu. Mam nadzieję, że podobają Ci się tak samo jak i mi. Mam nadzieję, że będziesz korzystać z nich w takim stopniu, jak Tobie odpowiada. No i cóż, dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!